Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam dzisiaj na nowości kosmetyczne. Ja już wróciłam z mojego wyjazdu na Sycylię. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam robiłam, co zwiedziłam, jak to wyglądało wszystko, to vlog powinien pojawić się za tydzień, ale dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o kosmetykach, o kolorówce, o pielęgnacji, więc jeżeli jest to coś, co Was interesuje, no to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Ja zawsze mówię, że tego nie ma dużo, ale dzisiaj naprawdę tego nie ma dużo, więc przejdziemy sobie najpierw może przez to, co zapisałam na Instagramie, bo tutaj mamy takie bardziej popularne marki. I Fenty w tym momencie bardzo mocno szaleje, dlatego że wypuścili aż 3 nowe produkty, a w ostatnim filmie też mówiłam o Fenty i o palecie i właśnie wtedy też wspomniałam, że będzie paleta rozświetlaczy. I w końcu jest ona już dostępna nawet na polskiej Sephorze za 195 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest paleta 3 właśnie rozświetlaczy, bardziej takiego różowego, beżowego i brązowego, ale jak zobaczycie sobie teraz na swatche, to nie jest taki typowo mocno napigmentowany rozświetlacz, tylko bardziej taki rozświetlacz z taką delikatną bazą, ale podobno jest bardzo mocno brokatowy, czyli coś jak Fenty Diamond Bomb, chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam, on się nazywał. Więc jeżeli na przykład lubicie formułę właśnie tamtego rozświetlacza, no to może będzie to coś dla Was, dlatego że też jak patrzę na to, to może fajnie wyglądać jako na przykład taki róż, czyli po prostu toper na róż, jeżeli to będą akurat te ciemne kolory. Ja nie jestem aż taką fanką takich mocno brokatowych rozświetlaczy, więc myślę, że tutaj odpuszczę, mimo tego, że bardzo podoba mi się ten środkowy odcień, czyli Fenty Glow, bo one są też właśnie inspirowane błyszczykami. Ale jeżeli Wy coś takiego lubicie, no to już informuję, że te produkty są dostępne. Kolejne produkty, które będą właśnie dostępne z tej marki, to będą błyszczyki w tej wersji Hit, czyli mowa tutaj jest o tych błyszczykach. Ja mam go w odcieniu Gloss Bomb Hit po prostu i to jest błyszczyk powiększający usta, który ma, jak możecie zobaczyć, takie powiedzmy, że średnie krycie, czyli ono delikatnie da Wam kolor, ale nie jakoś tak bardzo. No i właśnie teraz będą 3 nowe odcienie i to będą te kultowe odcienie, czyli Fussy, ten bardziej różowy, Fenty Glow, czyli ten klasyczny, on jest opisany jako taki różany miód i będzie jeszcze Hot Chocolate, czy chocolate, tak się nazywa, czyli taki bogaty, soczysty brąz w takim ciemniejszym odcieniu, czyli dla każdej karnacji skóry. No i bardzo mi się podoba ten Fenty Glow. Możliwe, że sobie go wezmę, dlatego że ten hit jest bardzo fajny, bardzo mi się on podoba. On faktycznie delikatnie powiększa usta, ale tak bardzo delikatnie, ale bardzo ładnie wygląda na ustach, więc jak gdzieś go spotkam w Sephorze, to myślę, że sobie go wezmę, bo bardzo mi się podoba. No i też lubię ten odcień Fenty Glow, dużo bardziej lubię go niż Fussy, którego też mam, ale ten Fussy czy Fussy, on jest bardziej właśnie różowy. Nowy odcień eyelinera wpłynie z Fenty, bo dalej jesteśmy przy tej samej marce i oni już wcześniej mieli czarny. Jak dobrze kojarzę, on był bardzo popularny i wiele osób go lubiło. No i teraz właśnie wypuszczają go po prostu w odcieniu brązu, który będzie się nazywał In Big Truffle. No i też myślę, że to jest dobry krok, dlatego że teraz coraz więcej osób jednak wybiera brązowe kreski jako te bardziej naturalne niż takie intensywne czarne, więc myślę, że na pewno znajdą się chętni. I on ma kosztować około 22 dolarów, czyli myślę, że pewnie około stówki on będzie kosztował w Polsce, więc spoko. To też wydało mi się dosyć ciekawe, czyli nowy produkt z Beauty Blendera, ale tym razem będzie to nie podkład, tylko rozświetlający skin tint. I jeżeli chodzi o opis tego skin tinta, no to on ma mieć takie lekkie do średniego krycia z naturalnym takim rozświetlającym wykończeniem i w strukturze, w konsystencji ma być jak serum i ma dawać efekt drugiej skóry. Brzmi fajnie. Nie mam pojęcia, czy w ogóle jakikolwiek wcześniej produkt kosmetyczny z Beauty Blendera pojawił się w Polsce. A nie, no był podkład, więc może to też będzie, bo on ma kosztować około 30 dolarów. Czy on w Stanach jest już dostępny? W Polsce jeszcze nie, bo właśnie dzisiaj przeglądałam zakładkę nowości, więc tego podkładu jeszcze nie ma, więc jestem też ciekawa, czy on się pojawi. Widzę, że kolorystyka nie jest najgorsza, więc może jesteście ciekawi w ogóle, czy jest jeszcze, bo ja chyba jeszcze dzisiaj powiem tylko o jednym podkładzie, ale czy oprócz tego jest jakiś podkład, który ostatnio wyszedł, który jakoś bardziej Was zainteresował? Czy jest w ogóle coś takiego, czy raczej nic ciekawego, bo ja patrzyłam właśnie i nic więcej nie znalazłam, oprócz jeszcze innego, którego znalazłam chyba w Superfarmie, czy gdzieś tam zaraz Wam pokażę. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy kolorówce takich dużych marek, no to
jest wrzesień, prawda? Więc już trzeba zacząć mówić o świętach. Kolekcja świąteczna Hourglass. Hourglass właśnie co roku wypuszcza paletę, gdzie mamy te ich popularne pudry wykończeniowe, bronzery, róże. No i właśnie teraz mamy kolejne. Mamy w dwóch wersjach, w jaśniejszej i w ciemniejszej. I ja muszę powiedzieć, że podoba mi się ta jaśniejsza wersja. I w tej części mamy właśnie cztery nowe produkty. Mamy dwa róże, bronzer, rozświetlacz i ten taki Infinity Powder, czyli to jest taki bardziej puder, powiedzmy, że utrwalający, ale delikatnie rozświetlający. I w wersji tej ciemniejszej mamy właśnie nowy róż, nowe dwa róże i rozświetlacz, a bronzer jest już wcześniej dostępny w kolekcji. I będzie też kolejna paletka takich tych strobe lightów w wersji numer 3, czyli dla ciemniejszej karnacji, dlatego że ogólnie przez długi czas Hourglass było bardzo mocno krytykowane za to, że uderzają tylko i wyłącznie w jasne do średnich karnacji, a ciemne karnacje nie miały w ogóle czego szukać, jeżeli właśnie mówimy o tych ich pudrach, o bronzerach i tak dalej, więc wypuścili tą ciemniejszą wersję. Ale jak tak szczerze patrzę na tą ciemniejszą wersję, to czy ona jest aż taka ciemna? Jako, że to mają być też bronzery? Okej, ale to widzę, że to nie mają być bronzery, tylko właśnie takie pudry. No to okej, no to może jako pudry to się sprawdzi. Jestem ciekawa, ale ta paleta właśnie mi się podoba. Tylko, że problem mam taki, że ja miałam już wcześniej z Hourglass. Tylko co ja tam miałam? Teraz nie pamiętam, czy ja miałam całą paletę, czy ja miałam sam jeden puder, ale nie do końca byłam zadowolona. To nie było to, co jakoś bardzo mi się podobało i coś, co używałam regularnie, więc prawdopodobnie jednak odpuszczę, ale muszę przyznać, że w tym roku te odcienie bardzo mi się podobają, dużo bardziej niż rok temu. To ma być dostępne 24 września, więc pewnie też zanim jeszcze to przyjdzie do Polski, to też jeszcze trochę minie. I mamy jeszcze jeden sneak peek świąteczny. Ogólnie tam tu jest więcej takich produktów, ale chciałam stricte skupić się na tej paletce z Natasha Denona, bo będzie nowa paletka, piątka, ale wydaje mi się, że to jest ta większa, a nie taka ta najmniejsza, najmniejsza i w zestawie będzie z pędzlem. No i co myślicie o tej palecie jako o palecie świątecznej w takich odcieniach? Bo nie wiem, może to zdjęcie jest tak słabo zrobione, ale tak, ten pierwszy złoty, spoko. Taki żółtawy, myślę też, że fajnie będzie wyglądał na powiece. Tak samo jak ten świecący, powiedzmy, że taki turkusowy, ale ciemny. Ale później jest taki bardzo sraczkowaty odcień i jakiś taki beżowy, więc jestem ciekawa, czy będzie większe grono zainteresowanych tą paletą, bo wydaje mi się, że po prostu oprócz tego turkusowego, ciemnego odcienia i tego żółtego obok, nie ma tutaj nic odkrywczego. Nie jest to też taka typowo paleta, powiedzmy, że neutralna, brązowa na co dzień, żeby jednak znalazło się jakieś większe grono, no bo jednak zawsze, kiedy się wypuszcza taką paletę, powiedzmy, że brązową na co dzień, to zawsze będą osoby, które są tym zainteresowane, no bo to są cienie, których się używa po prostu na co dzień. Tutaj wydaje mi się, że tak do końca nie jest, ale może akurat znajdą się tutaj zainteresowani, więc dajcie znać, czy Wam się ta paleta podoba. Mamy kolejną markę, która wchodzi w trend tych małych szóstek, jeżeli chodzi o palety cieni. I jest to marka Color Drain. Ona jest dostępna, jeżeli dobrze pamiętam, na Beauty Bay, więc możecie normalnie zamówić i to przyjdzie Wam do Polski. I mamy cztery wersje kolorystyczne. Oczywiście taką neutralną, mamy taką bardziej, powiedziałabym, że różową, ciepło, pomarańczowo, żółtą i taką zielonkawą. Co myślicie? Ja muszę Wam powiedzieć, że one bardzo, bardzo mi się kojarzą z tymi paletami z Nabli i nawet ta brązowa wydaje mi się, że jest w miarę podobna, ale właśnie mi się spodobała ta najbardziej neutralna, bo myślę, że to jest taka paleta, którą z tymi matami to na bank zrobicie każdy podstawowy makijaż, ale też taki wieczorowy, no i wtedy możecie dodać coś świecącego, błyszczącego w zależności od tego, czy chcecie coś jaśniejszego, czy coś bardziej złotego, więc myślę, że to jest fajna paleta dla osób, które nie chcą mieć wielu cieni i chcą mieć po prostu taką paletę idealną na co dzień. No ale jeżeli też znowu chcecie coś bardziej kolorowego, no to możecie wybrać sobie paletę zieloną i nie kupować na przykład jakiejś takiej dużej, nie wiem, 12-cieniowej palety, tylko taką szóstkę, gdzie macie różną barwę zieleni i możecie wpracować to w swoje już takie, powiedzmy, że bardziej neutralne cienie, które macie. Mamy też tą właśnie różowo-czerwoną, więc jest też czerwony cień, jest taki fajny taki granat, ale trochę złamany z fioletem, więc ogólnie spoko. One jeszcze nie są dostępne, ale możecie dać mi znać, czy Wam się podobają i która marka według Was robi najlepsze właśnie takie szóstki. Bo z tego co wiem, to na pewno robi to Color Drain, na pewno robi to Colourpop i na pewno robi to Nabla. Które z tych trzech marek najbardziej Wam się podobają?
cienie tych marek. Dobra, to jeżeli jesteśmy przy Colourpop, to nowe produkty. To się nazywa The Fresh Lips Lip Cream. I to ma być taka nawilżająca, płynna pomadka, która daje matowe wykończenie takich mega gładkich ust. I dlaczego to pokazuję? Dlatego, że kurczę, te kolory mi się tak bardzo podobają. Te nudy wyglądają tak przepięknie. I wiecie, to teraz jeszcze jest minimalna, to znaczy nie ma minimum, jeżeli chodzi o zamówienia na Colourpop. Czy powinnam jakoś wrzucić sobie do koszyka i zamówić? Teraz to jestem, i zobaczcie, tutaj nawet są słocze. I mi się właśnie podoba ten BB Spice, ale też fajnie wygląda Strike a Pose. O, lubię takie kolorki właśnie jak ta Strike a Pose. Czy powinnam zamówić? I myślę, że też ta w ogóle Alt Rock, czyli ta niżej, pięknie by wyglądała jesienią. $8. Muszę pomyśleć, czy chcę sobie zamówić to i może jeszcze jakieś ze dwie inne rzeczy, żeby nie było też tylko kolor, bo będzie mi wysyłało jedną pomadkę. Ale no, to mi się podoba. W ogóle podobają mi się opakowania, że są takie mniejsze. Spoko, fajnie. Przeszliśmy już przez całą kolorówkę, to teraz pielęgnacja z tych rzeczy, które mam zapisane i myślę, że najpopularniejszą nowością jest z Mio. Co to jest? Pink Poison, czyli pielęgnacja. Mamy nowy pierwszy produkt z pielęgnacji od Mio i to jest po prostu taki punktowy krem na wypryski z oczarem wirgilijskim i olejkiem z drzewa herbacianego. Myślę, że to może być coś fajnego, szczególnie jeżeli nie lubicie takich produktów stricte kwasowych z kwasem salicylowym albo boicie się kwasów, nie chcecie się z nimi bawić, to może być coś fajnego. Jeszcze nie widziałam żadnej opinii, bo dziewczyny z list PR-ów podostawały te produkty, ale jeszcze nie słyszałam żadnej opinii na ten temat, więc nie wiem, czy to jakkolwiek działa, ale informuję, że jest już dostępne i możecie ten produkt kupować. I ten produkt kosztuje 36 zł. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy polskich markach, to Recibo. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest Born to be Mild, łagodząca emulsja myjąca, bezzapachowy, ideał oczyszczenia dla skóry wrażliwej. I to mi się bardzo podoba, dlatego że ja już używałam wcześniej tego ich żelu do mycia twarzy brzoskwiniowego i to jest jeden z moich ulubionych, jak nie najbardziej ulubiony żel do mycia twarzy ze wszystkich, jakie miałam. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ta emulsja sprawdzałaby się na co dzień. Zastanawiam się, czy to byłoby bardziej na co dzień, to znaczy na dzień, czyli żeby zmyć po prostu, co się nagromadziło w nocy. Czy na przykład dałaby sobie też radę z resztkami makijażu wieczorem. No i też właśnie podoba mi się to, że to jest produkt bezzapachowy, bo ten żel do mycia twarzy brzoskwiniowy jednak ten zapach miał. Nie każdy lubi produkty z zapachami, więc fajnie, że Recibo wprowadziło do swojej oferty kolejny produkt myjący, bo wcześniej właśnie był tylko ten żel. A jeżeli jesteśmy przy oczyszczaniu, to Dr. Skin żelowy olejek. Przejdzie to? Magic Oil to Milk. I tu jest napisane, że to jest oczyszczający żel na bazie odżywczych olejów roślinnych, który w kontakcie z wodą zmienia się w delikatne mleczko. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i pielęgnuje cerę. A nie, dobra, czekaj. Usuwa nadmiar sebum, pozostałości makijażu oraz zanieczyszczenia ze skóry. Chroni naturalne nawilżenie skóry, dostarcza cerze niezbędne witaminy i pozostawia skórę miękką i elastyczną. To, co mnie ciekawi, bo zawsze, kiedy jest jakaś wariacja na temat olejku, to czy to jest olejek, czy to już jest to, co powinnam użyć po olejku. I dostałam paczkę właśnie z tym produktem, więc myślę, że zrobię pierwsze wrażenie albo na vlogu, albo na Instastory i same sprawdzimy, czy to będzie jako olejek, czy to bardziej będzie właśnie jako produkt już myjący, a nie zmywający makijaż. Bo wiecie, jeżeli na przykład używamy tylko filtrów i nie malujemy się na co dzień, to myślę, że to byłoby spoko, no ale czy to sobie poradzi z maskarą, czy nie? To też dam Wam znać. Tu w ogóle jestem mega zaskoczona i jeszcze nie oglądałam filmu, więc muszę to nadrobić, ale Niki Tutorials wychodzi z marką. Nie makijażową. Pielęgnacyjną. I ja przez cały czas, jak widziałam te, jakieś tam właśnie coś mi się wyświetlało, czy to na TikToku, czy na YouTubie, właśnie ta miniatura, czy na Instagramie, to ja byłam przekonana, że to jest kolorówka. A to jest pielęgnacja. I teraz w ogóle też bardzo jestem zaciekawiona tymi kolorami, bo moim zdaniem nie są to kolory jakoś tak bardzo popularne w pielęgnacji, więc zdecydowanie mam bardzo dużo pytań, co oznacza, że powinnam obejrzeć ten film, więc może dzisiaj mi się uda. Ale w pierwszym dropie mamy stick do oczu, taki chłodzący, czyli zapewne ma być to produkt, który będzie
zmniejszał opuchliznę, bo tutaj ma być m.in. kofeina, ekstrakt zielonej herbaty, skwalan, ksylitol. Później mamy po prostu... O! Nazwała to jako, że to jest krem nawilżający / primer. Okej. Okay. No i tu mamy glicerynę, miód, kwas laktobionowy i jakiś tam zapach. Okej. Okay. Później mamy serum rozświetlające z różnymi olejami, skwalanem i tak dalej. I potem mamy jeszcze setting spray, czyli jednak coś tutaj z kolorówki, powiedzmy, że jest przemycone i to jest spray matujący. No i jeszcze mamy wachlarzyk. Znaczy wachlarzyk, wentylatorek za $15, ale ceny $22, $30, $37, $15, $25. No nie jest to najmniej. I produkty mają być dostępne 23 września na stronie tej marki, która nazywa się Nimia. Co ty myślicie? Ja jestem naprawdę bardzo mocno zaskoczona, że Niki wypuściła pielęgnację, bo ona mi się kompletnie nie kojarzy z pielęgnacją. No w ogóle nie. No ale spoko. Jak gdybym ja była czymś najbardziej zainteresowana, to myślę, że właśnie tym kremem nawilżającym / primer, tylko zawsze, kiedy to jest coś takiego tak napisane, to bardziej mam ochotę używać tego jako primer, dlatego że i tak jeszcze używam filtru przeciwsłonecznego, więc bez sensu byłoby nałożyć krem na to filtr i udawać, że mam bazę. Więc ja bym musiała to używać stricte jako bazy. No ale ciekawe. Jestem ciekawa. Kto pamięta krem BB z Garniera? To był chyba jeden z pierwszych, jak nie pierwszy krem BB dostępny w drogerii 15 lat temu. I ja też go wtedy miałam, używałam go, chociaż z tego co kojarzę, był za ciemny. No i mamy, może nie, że odświeżoną wersję, bo tamta stara wersja dalej jest dostępna, ale właśnie mamy BB Cream, kwas hialuronowy, wszystko w jednym, w dwóch wersjach kolorystycznych i w dwóch wersjach dla jakiej cery, bo mamy dla cery normalnej i wszystkich i mamy stricte jeszcze osobny krem BB dla cery tłustej i mamy odcienie jasne i odcień śniady, jeżeli dobrze pamiętam. Widziałam słocze i ten jasny wcale taki jasny nie jest. Ten produkt jest dostępny w Superfarmie, teraz jest na promocji, jak dobrze pamiętam, za 13 zł. No i jestem ciekawa, bo opakowanie bardzo mi się podoba, ono też jest jakoś z recyklingu bardziej, więc mamy jakieś tutaj klimaty bardziej eko i tak dalej, więc grafika podoba mi się, wszystko mi się z założenia podoba. Ma być to makijaż, pielęgnacja, ochrona SPF 10. Brzmi ciekawie. Tylko jestem właśnie ciekawa tych kolorów, czy to nie będzie za ciemne. A jeżeli właśnie jesteśmy przy tych podkładach, to weszłam sobie na miękki, bo w ogóle zawsze wchodzę też na kokolite, na miękki, na kobiecą, na pigment, na Contigo i na wszystko i sprawdzam te wszystkie nowości. I to widziałam tylko właśnie na miękki shopie. Z AA, My Beauty Power rozświetlający podkład numer 01 Vanilla. I to jest napisane, że to jest innowacyjna fuzja antyoksydantów oraz bioaktywnych molekuł, które synchronicznie dbają o zdrowie i piękno Twojej cery. Rozświetlający podkład wyrównuje, ujednolica kolory, nadając naturalne wykończenie makijażu z delikatnym efektem glow. Formuła z witaminą C i neopeptydem zmniejsza widoczność przebarwień i wygładza skórę. Ja tego jestem ciekawa, bo po pierwsze jestem tego ciekawa, a po drugie bardzo podoba mi się to opakowanie. Ale no właśnie przez to opakowanie zwróciłam na to uwagę. 25 zł i to mi się podoba. Ale czy będę testować? Nie wiem, bo mam też w sumie jeszcze sporo produktów do potestowania. Na razie też chciałabym troszeczkę spasować z testami samych podkładów i spróbować troszeczkę czegoś innego, więc zobaczymy, ale może w końcu moja ciekawość wygra i kupię go, żeby tak dla siebie przetestować, albo może przetestujemy na Instastory, na Instagramie. Zobaczymy, ale ten produkt mi się podoba. No i właśnie byłam też w Hebe. No i w Hebe zobaczyłam, że są nowe tusze z Eveline. Teraz nawet na promce za 10 zł. Nowoczesna formuła 3D została oparta na specjalnych woskach i pigmentach o sferycznym kształcie, aby dokładnie otoczyć każdą rzęsę. Zwiększając jej objętość, dodatkowy efekt pogrubienia nadają nylonowe włókna, które przyczepiają się do rzęs, zagęszczając je. I mamy, właśnie podoba mi się to, że ta szczoteczka jest taka mniejsza, ale znowu fajnie to wygląda. I widzę, że mamy 3 wersje, wszystkie są po 10 zł, normalnie kosztują 20. I tych właśnie tuszy jeszcze wcześniej nie widziałam, zazwyczaj tusze z Eveline są spoko. Chociaż nie są to moje jakieś numer jeden w całej drogerii, ale może jak będę w Hebe, bo ja bym chciała zejść do Hebe, zaraz pokażę Wam po co, to jak zobaczę te tusze, to może wezmę i zobaczymy. Bo Liren, ja właśnie ostatnio kupiłam od nich olejek do demakijażu z tej serii Jestem Eco Waterless i bardzo mi się spodobał i właśnie jak go kupowałam, widziałam jeszcze to.
czyli ten olejek oczyszczający do twarzy. I, o, to jest, no, i to właśnie jest olejek, który zmienia się w piankę. Czyli mamy ten olejek z Dr. Skin, który zmienia się w emulsję, tutaj się zmienia w piankę, więc też znowu jestem ciekawa, czy to jest bardziej produkt do mycia twarzy stricte, czy można go używać jako demakijaż, więc to też jest do sprawdzenia i bardzo mnie to kusi, gdyż jest promka z 20 zł na 12, więc chyba dzisiaj muszę iść na siłownię i przypadkiem obok siłowni, to znaczy w tej samej galerii, jest również Hebe, więc... Ale będą to jeszcze przy Liren, właśnie oni wypuścili parę jeszcze innych rzeczy, bo wypuścili takie sera kwasowe. Mamy wygładzające serum do twarzy, mamy nawilżające i jeszcze mamy złuszczające. I wszystkie są po 16,79 przy cenie z 28 zł. No i właśnie mi się podoba, bo na przykład to wygładzające serum jest kwasem glikolowym z kwasem bursztynowym i kwasem mlekowym, a ten nawilżający jest z mlekowym i laktobionowym. No i mamy właśnie jeszcze serum dla takiej cery bardziej problematycznej, przybliż tu się, i to jest serum złuszczające z kwasem glikolowym, migdałowym i fitowym. Fajny moment, dlatego że no teraz znowu zaczyna się jesień, więc automatycznie zaczyna się też sezon na kwasy, więc te produkty mi się podobają i najbardziej właśnie mnie zastanawia ten wygładzający i ten nawilżający. Teraz co prawda używam retinolu z Basic Lab i raczej jestem za tym, żeby reszta kosmetyku była już taka stricte nawilżająca i odżywcza, żeby nie nabawić się znowu przesuszonej skóry i tak dalej. Na razie mi się to udaje. Jak będzie dalej, to oczywiście zobaczymy. I ostatnia rzecz, to też mi się spodobało. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mocno ekscytują mnie żele do mycia twarzy. A tu jeszcze jest napisane, że jest nawilżający żel myjący. Idealnie oczyszcza, długotrwale nawadnia i wygładza. Ile to kosztuje? 10 zł. Doskonale oczyszcza skórę, twarz z wszelkich zanieczyszczeń i makijażu. Roślinne składniki aktywnie zapewniają dogłębne i intensywne nawilżenie, tworząc naturalną barierę ochronną dla skóry. I ja to też chcę, więc będzie testowanie. I to jest wszystko, co mam Wam do pokazania, dlatego że ogólnie dzisiaj niby jeszcze ma się pojawić w Glam Shopie bronzer w musie. Co brzmi mega ciekawie, bardzo chciałabym Wam to pokazać, ale na ten moment nie mam jeszcze żadnych zdjęć, więc jeżeli to się pojawi, tutaj to zobaczycie i będziecie pierwsi przede mną, no jak Wy to widzicie, to ja już też to widziałam, ale w tym momencie ja tego jeszcze nie widziałam, więc też jestem tego bardzo ciekawa. Ostatnio, w tamtym tygodniu pojawiła się recenzja całej kolekcji Mandala, więc też jeżeli tego nie widzieliście, a jesteście ciekawi, to zapraszam i też w niedługim czasie planuję nagrać też całej marki Glam Shop, więc tam też pewnie się te nowości pojawią. Jeszcze jedna rzecz, Anastasia wypuszcza przecież paletę, czemu ja jej nigdy tutaj nie widziałam? Halo! I to będzie, słuchajcie, paleta świąteczna i mam mieszane uczucia, ale dlaczego ja jej nigdy nie widzę? Znalazłam już, to ma być paleta świąteczna Anastazji na ten rok. Co o niej myślicie? Ja jestem trochę, z jednej strony fajnie, ale znowu z drugiej strony nie lubię mieszania w jednej palecie cieni i produktów do twarzy, dlatego że na przykład już widzę w tym momencie, że te produkty do twarzy są zbyt ciepłe dla mnie. I też ciężko mi jest powiedzieć, czy ten pierwszy róż, czy to jest puder. Bronzer już widzę, że jest mega pomarańczowy, więc na pewno nie sprawdzi się do mojej karnacji. Niby tu jest napisane, że to jest grapefruit. Dobra, to pewnie to jest róż, ale bardzo jasne. Więc znowu są to produkty tylko dla określonej grupy, jeżeli chodzi o karnacje. Ciemne karnacje z tego nie skorzystają. Bardzo jasne też nie, więc... A jeżeli chodzi o cienie, to na przykład bardzo podoba mi się ta ostatnia czwórka, taka fioletowo-liliowa. Później te 6 cieni wcześniejszych, no też takie ok. Ja chyba bym wolała, żeby Anastazja znowu wypuściła tą paletę typu soft glam i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby to normalna była standardowa, klasyczna paleta, tylko w nowych odcieniach, bo dawno taka się nie pojawiła. Czy to taka po prostu standardowa, nie że we współpracy, nie że Norwina, tylko właśnie coś jak soft glam w wersji odnowionej na sezon świąteczny, więc ja tutaj troszeczkę jestem zawiedziona. Jakie jest Wasze zdanie? Jestem bardzo ciekawa, co o tej palecie myślicie, jako że Anastazja zawsze górowała w wypuszczaniu palet, wszyscy zawsze byli podekscytowani, a tu? Więc teraz to już jest na pewno wszystko, dajcie znać, czy pominęłam coś jeszcze.
piszcie w komentarzach. Dajcie mi też oczywiście znać, co najbardziej Was tego wszystkiego zainteresowało. A ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Pa!